Vistami Astrali. Once again? Vistami Astrali. Witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy przekraczać wielką pustkę Nullar Bor. Jedziemy do Australii Południowej i przed nami 1300 km i niezbyt wiele atrakcji po drodze. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się w tym odcinku pokazać Wam australijskie darmowe kempingi na wielkim pustkowiu. Pytaliście wielokrotnie, my odpowiadamy, ale oczywiście oprócz kempingów coś jeszcze na pewno zobaczycie. Zapraszamy. Coś nam się złapało na wycieraczkę. O! Utknął. Noga mu się zaczepiła. Zaczynamy przygotowania od wypucowania świateł, które, patrzcie się jak wyglądają, od komarów LEDy. Norseman to było imię konia, który tutaj zapoczątkował kopanie złota, bo grzebną nogą wykopał duży samorodek i na jego cześć nazwali tą miejscowość Norseman. Ta trasa, ta pustka jest dość popularna, ma 1300 około kilometrów i są ludzie, którzy bardzo chętnie ją przejeżdżają na rowerze, są też tacy, którzy biegają i właśnie minęliśmy gościa, który przeszedł ją piechotą. W razie mają taki wózeczek przed sobą, żeby mieć ze sobą wodę, jakiś prowiant i tak dalej, bo tutaj po prostu nic się praktycznie nie da kupić. Następny supermarket za 1300 km. Zatrzymaliśmy się na darmowym kempingu przy drodze, których w Australii jest bardzo dużo. Najczęściej wybieramy kempingi, które mają chociaż toalety, ten akurat nie ma nic, ma tylko kosze. W bardziej zaludnionych miejscach Australii kempingi, darmowe kempingi mają również darmowe prysznice oraz piknikowe dodatki, takie jak ławki, stoły i darmowe barbecue. Dojechaliśmy, rozkładamy namiot. Paski już są przygotowane, kapa zdjęta. Teraz trzeba tylko otworzyć. Najcięższe zadanie. Pyk. Prawie gotowe. Voilà. Zamykamy namiot zawsze, bo różne robactwo może leźć do środka. Także zawsze pod żadnym pozorem nie zostawiamy namiotu otwartego, czy na górze, czy na dole. Tak jak widzieliście w filmie, tam gdzie była akcja z ćmami z wybrzeża, ja mam takie coś, że tu podwijam tą kapę przez to, że kiedyś chciałem tutaj otworzyć drzwi, szedłem po nią i wyskoczył mi taki pająk prawie na mnie. Więc od tego czasu podwijam ją do góry, zostawiam ją na górze, zapinam ją takimi po prostu sprężynami czy gumami i to nam się fajnie sprawdza, bo też jest łatwiejszy dostęp od razu do samochodu, do tylnego siedzenia, na którym mamy różne rzeczy. I to się tu trzyma. A teraz będziemy przygotowywać kolację. To nasza kuchnia. Ale jedzenie pokażemy Wam jutro, zaczynając od śniadania. Zanim pójdziemy spać, pokażemy Wam, jak wygląda nasz namiot w środku, ponieważ już kilka osób o to pytało. Więc tak, podłogę w namiocie mamy wyłożoną materacem. Do tego oczywiście w każdej sypialni mamy kołdry i poduszki. Mamy również oświetlenie, na przykład do czytania książki. Ale gdy nie będziemy czytać książki, jak każde młode małżeństwo, wieczorem
Oglądamy film. W tym właśnie celu zmontowaliśmy sobie kino namiotowe. Dobranoc! Dzień dobry! Woda zagotowana, kawka zrobiona, czas na śniadanie, ale najpierw muszę obudzić męża. Nie. Mężu! Wstajemy? Nie. Mariusz jeszcze śpi, to ja wam powiem, dlaczego mam czapkę. Na pustyni amplituda temperatur dobowych jest bardzo duża i w nocy jest zimno, w ciągu dnia jest bardzo gorąco. Aż z tego powodu, że jest wczesny poranek, to jeszcze jest chłodno, ale słońce już wychodzi i powoli rozgrzewa atmosferę. Dzień dobry. Co ci się śniło dzisiaj? Nie powiem. Abstrakcje same. Straszne rzeczy. Ale już jesteś z nami, już wszystko dobrze, kochani. Witam państwa w dzisiejszym programie kulinarnym Gotowanie na kempingu. Otóż dzisiaj będziemy przygotowywać bardzo znane wszystkim danie, jednak ciekawe, jajecznica z masywnych jajek. Do tego potrzebne będzie masło, jajka i paczka na muchy, które również towarzyszą przygotowaniu. Masło się już roztapia, więc za chwilę zaczynamy wbijać jajka. Jesteśmy we trójkę, ponieważ towarzyszy nam w podróży mój kuzyn, więc mamy solidną porcję jajecznicy z 10 jajek. Jajeczniczka powoli już dochodzi, a do jajecznicy mamy dzisiaj trochę witamin, pomidory i sałata oraz chlebek. Proszę. Po śniadaniu oczywiście trzeba pozmywać. Mamy specjalnie 10 litrów wody kranowej, oznaczonej, że jest do mycia. Właśnie do mycia. Taka kempingowa rutyna, czyli rozpakować, zapakować, nuda. Nic się nie dzieje. Składamy namiot, ale do tego potrzebne są wszystkie pary rąk, więc złożyliśmy i teraz możemy wam pokazać, jak zapinamy. Pyk. Wszystkie paski pozapinane, a my mamy dodatkową jeszcze jedną tasiemkę taką, po prostu nauczeni doświadczeniem wiemy, że te oryginalne lubią się odpiąć. Zapinamy ten ostatni pasek, jesteśmy zwykle gotowi do drogi. Wszystko gotowe, więc ruszamy. Dolewamy do baku, bo co prawda już jest drogo, ale będzie jeszcze drożej. Ceny jak normalnie, jak normalnie jest tam $1.50, no to tutaj powyżej $2. Chyba pierwszy raz w ogóle powyżej dwójki mamy. Na pierwszym przystanku, gdzie zatankowaliśmy, najciekawszą rzeczą jest kawałek laboratorium kosmicznego, który spadł tutaj na Ziemię Australii Zachodniej w 1979 roku. Laboratorium to było amerykańskie i Amerykanie już byli szczęśliwi, że wszystkie resztki laboratorium spadły do morza.
Kiedy to 12 lipca dowiedzieli się, że niestety jeden kawałek spadł właśnie tutaj, blisko tego roadhouse'u. Jakby tej monotonii i wszystkiego było mało, to teraz zaczynamy najdłuższy, prosty odcinek drogi w Australii. 146,6 km, jak znak głosi, bez zakrętów. Niektórzy mówią, że można tutaj testować zbieżność kół. Przed nami ponad godzinę bez zakrętu, ale tak naprawdę prawie 1000 km prosto. Opuszczamy stan Australii Zachodniej, było naprawdę pięknie i przekraczamy granicę do Australii Południowej i tu powitały nas dwie rzeczy, zachmurzenie i gigantyczny kangur z Vegemite'em. Niektórzy z Was może nie wiedzą, co to jest Vegemite. Otóż jest to przysmak Australijczyków, który generalnie no, nam za bardzo nie podchodzi. Jest to takie smarowidło, które smakuje jak połączenie Maggi i Vegety. Wtedy, kiedy mamy okazję, korzystamy z grilli, które są bardzo szeroko dostępne i bardzo popularne w Australii. Wiadomo, Australia grillami stoi. I wtedy przygotowujemy sobie normalne posiłki jak w domu. Czyli jakieś mięsko, warzywka i tak dalej. Ale w momentach, kiedy jesteśmy bardzo daleko na odludnych miejscach i nie ma dostępu do świeżych rzeczy, hitem jest jedzenie z puszek, a dzisiaj mamy wołowinę z warzywami. Na takich długich trasach najwygodniejszym i przez nas uznanym za najrozsądniejszym rozwiązaniem jest właśnie pucha. W końcu dotarliśmy na już właściwą równinę Nullarbor. Nullarbor znaczy bez drzew i faktycznie to widać tutaj w zasięgu wzroku. Praktycznie jedno drzewo jest przy motelu, przy stacji benzynowej, ale oprócz tego to nie ma za bardzo nic. W związku z tym, że nie ma nic innego, wszystko kręci się wokół wielorybów i mamy nadzieję, że tym razem jak podjedziemy na miejsce, gdzie one występują, że faktycznie będą. Co ciekawego, jeszcze za mną tu widzicie starą stację obsługi podróżujących. A oprócz tego tak naprawdę nie ma za wiele. Może co nowego się pojawiło, to, że po drodze widzimy zdecydowanie więcej węży martwych i żywych na drodze. Także tutaj zdecydowanie trzeba bardziej uważać niż w innych częściach Australii, w których trzeba generalnie uważać. To miejsce słynie z tego, że tu przypływają wieloryby urodzić swoje młode z zimniejszych wód Antarktydy. Niestety jesteśmy troszkę za późno, no i jak widzicie widoki cudowne, przygotowaliśmy się, czyli luneta, statyw, ale wielorybów nie ma. Już wracaliśmy na górę, gdyż aż tu nagle Mariusz dojrzał.
pięknie nam się trafiła matka z młodym i były naprawdę, naprawdę bardzo blisko. Miało strasznie, ale warto było wyczekać i zobaczyć. No, z dobrą godzinę tu siedzieliśmy, zanim się pojawiły pierwsze. Już rezygnowaliśmy. A tu proszę. No i cierpliwość została wynagrodzona. Przejechaliśmy do Larbor, jesteśmy na mecie w miejscowości Ceduna. Sama trasa w sumie nas nie zachwyciła i rzeczywiście nie było drzew, ale chyba tylko na odcinku jakieś 200 km, więc nie do końca wiemy, o co to całe halo i dlaczego Australijczycy mają przejechanie Nullarboru na swojej liście do zrobienia przynajmniej raz w życiu, jako coś niezwykłego. Kierujemy się wybrzeżem na południe do Port Lincoln. Się. Tak, Mariusz się zjawił. Jak tam, naprawiona opona, wymieniona? Wymieniona. Tak. Taniej niż miało być. Taniej niż miało być, potargowałeś się? Nie, no, żeby by targował. Zagadałem, że pracowałem, że zmieniałem opony kiedyś tego i poszło trochę taniej. No i super. A powiedz, co się stało, bo ja nie mówiłam jeszcze. Co? No nie, no to tam techniczne sprawy, nieważne. Nieważne. Trzeba było oponę wymienić. Jedziemy dalej. Wiatr zawiewa, rozdroża piękne, pusto wszędzie wkoło i taka sceneria jak z amerykańskich filmów, kiedy bohaterowie się zatrzymują na skrzyżowaniu i nie wiedzą dokąd jechać, ale my na szczęście wiemy, także zasuwamy dalej. I oczywiście po drodze, my zmieniliśmy oponę, a tutaj teraz będziemy zmieniać komuś. Przygody, przygody, a trzeba pomagać sobie na drogach. Robota dobrze zrobiona. I dostaliśmy w związku z tym. Yeah, it's Lighthound is flavor of fast noodle, yeah. Thank you guys. Yeah, you didn't have to. Thank you. Thank you so much. See you on the sea lion colony, right? Yeah, see you. We need a bit of Lighthound. Lwy morskie mają tutaj wspaniałe warunki, bo po pierwsze wody te są bardzo bogate w ich pożywienie, czyli jest dużo ryb, dużo ośmiornic, kałamarnic, wszystkiego co mogą sobie tutaj wymarzyć. Po drugie, rafa, która tu jest, na której piętrzą się fale, widzicie pewnie z tyłu, jak tam się ładnie fala załamuje, ta rafa powstrzymuje ich największego wroga, czyli rekiny, żeby się tu nie dostawały. A po trzecie, klify są wysokie i strome i my, czyli ludzie, nie mamy się tam jak dostać, więc im nie przeszkadzamy.
Na trasie często zatrzymujemy się w roadhouse'ach, żeby zatankować. I już kilka widzieliście w poprzednich odcinkach, ale ten jest wyjątkowo mały i wyjątkowo klimatyczny. Licznik nie działa, tylko mam kwotę ile, ale nie podaję ile litrów. Tu mamy przykład takiej typowej kompozycji, która zawiera dosłownie wszystko. Elementy morskie, boja, deski do surfowania, wiosło. Wszystko to osadzone na elementach farmerskich, czyli traktor, pustynny kaktus, a wszystko to prowadzi butla z gazem. Warto wspomnieć, że traktorem jest Zetor czechosłowacki. Poruszamy się wzdłuż wybrzeża cały czas, jedziemy na południe, bardzo powoli, bez jakiegoś pośpiechu, w sumie bez jakiegoś większego planu i zatrzymujemy się w różnych miejscach. Jednym z tych miejsc jest tak zwane z angielskiego Murphy's Haystack, czyli w wolnym tłumaczeniu kopy siana Murphy'ego. I to jest miejsce, po którym nie spodziewaliśmy się za dużo, ale okazało się bardzo przyjemne. Jest położone wśród pól, jest bardzo ładna sceneria i są to takie dość sporej wielkości granitowe głazy, które są rzeźbione przez wiatr, który widać, że wieje po mojej fryzurze. A wiatr idealnie pomaga na wszędobylskie muchy, po prostu zgania je i jest cudownie. Przestało na chwilę wiać i takie są efekty. O, zwiało akurat! Wracają. Pewnie, że wracają, uciekamy. Nasz następny przystanek to naturalna, wielka wanna. Jest wielka dziura, jak widzicie za mną. I ona napełnia się tamtędy właśnie wodą. A Mariusz znalazł drabinkę. Ho, widać morze na dwaje. Szycia para. O! Ledwie złapałem. Dobra, popatrzcie, jaka fantastyczna rzecz. Na skalę widać ślady wody i wodorostów, bo ta woda faktycznie tym wielkim otworem podczas przypływu dostaje się do środka i chyba dostaje aż tutaj, bo woda jest aż tutaj na dość sporej wysokości, więc przypływ ma kilkanaście metrów. Ciekawe, czy są śmiałkowie, którzy tu wchodzą podczas przypływu, bo tam kipiel jest dość konkretna. Wychodzimy z dziury, żeby zobaczyć, jak wygląda z drugiej strony. Jak widzicie, drabinka jest zrobiona z pnia drzewa. Takie na słowo honoru wszystko. BHP jak w Azji. Toż to Australia. Pięknie. I właśnie stoję nad tym tunelem, gdzie woda wpływa do wanny. A znalazłaś korek do tego jacuzzi? Korek? Tam jest! Na zakończenie tak dalekiej drogi czas na pyszny posiłek. Ktoś nam polecił najlepszą knajpę z owocami morza w mieście i właśnie się w niej znajdujemy. Jest ona również sklepem ze wszystkim, co związane z morzem. Idziemy zamawiać. Po przejechaniu Nullarboru przejechaliśmy wybrzeżem półwyspu Eri, które słynie z przepysznych owoców morza. I właśnie będę próbować krewetki tutejsze. I tutaj w tym miejscu
z tym przepysznym daniem zakończę ten odcinek. Dziękuję ślicznie za oglądanie. Udostępniajcie dalej, jeśli podobał Wam się ten odcinek i jeśli uważacie, że informacje są przydatne. Dawajcie również łapki w górę i widzimy się w następnym etapie.